Cześć, siemano, moi mili upatensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy serię bez nazwy dzisiaj. Pogramy. Tak jest, jeszcze nazwy nie wymyśliłem, wy w komentarzach też jakoś za szczególnie nie podrzucacie, więc śmiało piszcie, jak tą serię nazywacie. Challenge od zera do milionera. Na taki challenge zostałem przez Łysego wyzwany. O! Wyzwany, miało być wyzwany, także Łysego pozdrawiamy i Łysemu dziękujemy. A my z pięknym widokiem na nasz zimowy krajobraz na naszej mapie No Man Lands zaczynamy. Dlaczego zaczynamy teraz? Dlaczego zaczynamy zimą? Otóż na promocji jest maszyna. Troszkę będzie spoilerowane, ale no nie śmiem sobie odmówić, bo pieniążki mam. Jak widać na koncie 230 tysięcy, 280 miałem, już 50 do banku oddałem. Naprawdę zimy przewijanie to było marzenie, żadnych minusów, maszyny wszystkie pooddawane, kredyt oddany, dziękuję. 230, możecie wierzyć bądź nie, ja za chwilę wrzucę wam tutaj zdjęcie, jak wyglądały moje pola, jeżeli chodzi o ilość kiszonki, którą ukręciłem. Kiszonkę oczywiście sprzedałem po 200, 336, poszła cała, to było 200 prawie 50 belek kiszonki, także grubo było, było co pracować. No i tak na marginesie, to jest czwarty odcinek zaczynamy, a ja już mam ponad 18 godzin na tym sejwie przegrane. 18 godzin, gdzie nic nie jest tak naprawdę zrobione. Ale już dzisiaj ci się to zmieni. Dzisiaj będziemy te pieniążki wydawać i mam nadzieję, że mi tych pieniążków starczy, bo plany mam naprawdę srogie. Pierwszym planem, jaki chcę sobie wykonać, to właśnie skoczyć na skróty. Na skróty skoczymy sobie do sklepu. Promocja. Jest promocja i maszyna, którą chcę kupić. I nie jest to fend ideal, wcale nie. Nie jest to też taśmociąg, jest to prasa. Prasa Massey Ferguson do kostek kwadratowych. Taka prasa 8262% przeceny. Ja tą prasę kupuję. Ja tej prasie tablice jakieś wysnuję? Nie będę wysnuwał na razie tablic. Nie mam pomysłu, aczkolwiek mam pewien plan. Wiecie, co ja zrobię? Ja to zrobię i ja tak będę tutaj jechał z tym tematem. Dla tych, którzy najwięcej się udzielają. Tak jest. To tak opiszemy. Nie to. Kędy się zmienia. Nie to. Nie. Kiedy się, którymi się literki zmienia? Moment. Teraz już na I jestem. A, tu, dobra. Tutaj i teraz... Lucyfer. Tak jest. Osoba, która bardzo intensywnie udziela się w komentarzach pod moimi materiałami. Prasa Lucyfer zostaje zakupiona, także Lucyferku, witamy ciebie, to dla ciebie, no i oczywiście potwierdzamy, Lucyfer jest z nami. Lucyfer kupujemy tą prasę 8240, pięknie, mamy Lucyfera, zimę jeszcze też mamy, także robię cięcie, przewijam, bo zimą pracować nie będziemy, no a do budowania fajnie, żeby było zielono. Także miłego to wam życzę. Miłego życzę oglądania. Lucyfer. No, może być i Lucyfer. Miłego wam życzę oglądania, bo materiał z budowania będzie na lekkie przyspieszania. Także do za chwilę, do usłyszenia, gdzie znowu po budowaniu wrócimy z tematami.
Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
jak się wam to spodobało? Czy w komentarzach już się coś pisało, a może łapeczkę klikało? Ja myślę, że wyszło spoko, a na sklep przyjechałem, bo nasiona załadować chciałem. I za chwilę na farmę wracamy, tam was trochę pooprowadzamy, a raczej pooprowadzam was sam. No ale co mi tam? No tak to wyszło, tak mi się to wymyśliło, w stylu No Man's Land oczywiście. Tutaj budowałem, większość z rzeczy stamtąd wykorzystałem, no ale też i modyfikację pewną dodałem. Modyfikacja to te ogrody, nawet mi się spodobała, całkiem ciekawa. Ja już oczywiście podczas budowania gdzieś tam na zapleczu, w sumie, no dobra, mogłem jeszcze dokupić tych nasion, ale na razie wystarczy, dowiozę sobie to w międzyczasie. Także jak widzicie, na koncie naprawdę sporo zeszło, bo z 250 zostało niecałe 90. W sumie zostało dużo mniej niż myślałem, bo jeszcze zakupy dokonać chciałem. No ale zobaczymy, co jeszcze się nam uda tutaj zakupić. Chyba te podstawowe maszyny, mam nadzieję, że tak. Świniarnię też już postawiłem, ale to w sumie za chwilę, od początku zaczniemy. I po kolei wam tu wszystko oprowadzę i opowiem. Tutaj jest mały wjazd i mały wyjazd, a mianowicie tu jest miejsce do ładowania. Ładowania tego, co w sumie tutaj wyładowaliśmy. Także tutaj taki objazdek niewielki na te moje niewielkie maszyny. Do tego mamy tutaj również wjazd. Może nie do końca wszystko dokładnie wyszło tak jak powinno. Jeszcze możliwe, że jakieś poprawki będę wprowadzał. No ale póki co też kilka rzeczy takich dodałem na spontanie podczas tutaj budowania. I teraz dobra, zanim to wysypiemy, no to się przejdziemy. Mamy tutaj silos. Jest to silos jako produkcja, jako fabryka, jako magazyn, do którego się wsypuje te towary i on rozsyła nam odpowiednio na ogrody. Ogrody mamy 3. Póki co są 3, zobaczymy, może więcej postawimy. Póki co też zostawiłem sobie te znaczniki widoczne, bo pomagały mi one w budowaniu, zwłaszcza tam przy stawianiu wody, ale to również za chwilę. Do bramki podchodzimy, jest jeden i drugi rządek bramek do otworzenia. No i tutaj sobie ustawiamy. Tutaj sobie ustawiamy, jaką produkcję tutaj mamy. A produkcje są mianowicie takie. Mogą być produkcje gołe, gdzie lejemy tylko wodę. Może być produkcja ziarno i nawóz. Woda, ziarno, nawóz. No i już tego jest więcej. Może na przykładzie pomidorów. Z jednej kropli jeden pomidor. Jak damy ziarno, nawóz i 24 wody, to mamy aż 64 pomidory. Według twórcy modyfikacji, dodając te tutaj rzeczy, jest, jakby to powiedzieć, szybsza i wydajniejsza produkcja. Do tego te ogrody mogą produkować takie rzeczy jak pomidor, sałata, truskawka, czyli rzeczy podstawowe, oraz ziemniak, słonecznik, burak, soja, kukurydza i bawełny. Także tutaj tak to wygląda. Można to zrobić z ziarnem i nawozem, bądź z ziarnem i obornikiem. Może być nawóz sztuczny i nawóz naturalny. Dlatego też między innymi te świnki zostały postawione, bo w tych ogrodach zrobię dla nich słonecznik, zrobię dla nich ziemniaki i zrobię dla nich kukurydzę. Czyli 3 podstawowe ich rzeczy do jedzenia. Jedne z podstawowych, ale 3 z 4 już będą, a one w zamian za to dadzą mi obornik, który wrzucimy z powrotem w ogrody. Także tutaj mamy 3 ogrody, no i mamy ten dystrybutor. Dystrybutor wody, ziarna, nawozu i obornika. Oczywiście nawozu sypał nie będę, będę sypał obornik, ziarno i wodę. No i
tak to będzie działało. Teraz tak, w którym to później sobie poustawiamy. Najpierw wszystko tutaj podowozimy. I tak to właśnie wygląda. Ja może wyjdę na zewnątrz, z zewnątrz trochę lepiej widać. Tu oczywiście ziarenka wsypać możemy. Jest to jakiś tam koszt, no ale też jest plus tego, że szybciej nam się to będzie produkować. Tutaj zrobiłem sobie taki mały klombik, żeby nie musieć z tymi przyczepami cofać, tylko sobie objeżdżamy. Od lasu też się nie odgradzałem, nie oddzielałem, nie wszędzie te płoty muszą być, jakby nie było, jestem tutaj sam. Zrobiłem sobie tutaj również zajazd, żeby podjechać właśnie do domu. Szybka toaleta nas męczy, także podjeżdżamy i do toalety śmigamy. Drzwiczki i do środeczka. No kurde, fanfary normalnie na stojąco, nie? Za tą toaletę. A F? A B? A czemu ja teraz nie mogę? O, mogę wejść. Mogę się wejść, mogę się zamknąć. Niczym lodówka. Drzwi się zamykają i światło gaśnie. Także okej. No i się zaklinowałem. Wcześniej lepiej tutaj mi się wchodziło. Dobra. Toaletę zamykamy, także jak widzicie parkujemy, no i z toalety korzystamy. Toaletę postawiłem, no bo w domu jej nie uraczyłem. Tu mamy pieska. Napełnij miskę Tobi. Pum, mamy. Pieska również sobie tutaj postawiłem. Piesek to zawsze jakiś przyjaciel, skoro jesteśmy sami. A z drugiej strony ja nigdy, ale to nigdy w farmingu psa nie stawiałem, czy to w 19, czy w 22. No a tutaj domek mamy, również go sobie otwieramy, do środeczka wchodzimy, jakiś telewizorek, jakaś kucheneczka, ale patrzcie na to, kuchnia, funkielnów, stara, porzewiała, na złom się nadająca, salon, telewizor, złom, szrot i nie do wiary, ale komputer, funkielnówka nieśmigany, prosto z salonu. W wannie to ja bym chyba nawet kupy nie chciał zrobić. No ale jest. Kupa to dupa. Co tu? A, tu się przebrać możemy. No to fajnie, no to fajnie. To się będziemy przebierać tak trochę. A to łóżko? Ja chyba na tych deskach wolę spać. Bożeż kurna twoja blać. No dobra. Skoro tak, niech i tak będzie. Tu jeszcze jakiś strych mamy. A na strychu rozpierdul. Że nie do wiary, ale jak widzicie, jest łóżko, jest wanna, jest kuchnia, a nie ma toalety. O, i jest światło. Dlatego też toaletę sobie postawiłem na zewnątrz. Jest też tutaj jakiś magazynek, atrapa, bo atrapa otworzyć tego nie możemy, bardziej dla wyglądu, no i kran z wodą. Tak to wygląda w drugiej części mojego budowania. Podzieliłem sobie to właśnie na takie części. Postawiłem przy drodze, żeby to jako tako w miarę fajnie wyglądało, żeby miło tą drogą się jechało. Tu oczywiście wjazd i wyjazd na silos. Silos również póki co stary. Póki co tak zaczynamy po starości. Po starości, po taniości, ale jak widzicie, wszystko postawić chciałem, no a kasy aż tyle nie miałem, pomimo tyle tego, że aż tyle mi się sprzedało. Tu było najgorzej, bo tutaj tak naprawdę na surowo, na sucho budynki postawione miałem i tego wcześniej nie upiększałem. Gdzieś tam mniej więcej pomalowane, no ale nie tak do końca. Tu leciałem na spontanie. Myślę, że nawet ten płot fajnie z tymi krzaczkami tutaj wyszedł. Tu jest droga, która będzie nas prowadziła dalej. Przy rozbudowie, rozwoju dalszej tego tutaj terenu, to będziemy tu działać. Ja jeszcze sobie szybko skoczę na budowę. Kształtowanie, malowanie ziemi, wybieranie, bo widzę, że tutaj to tak mi się średnio na jeża pomalowało. I tu również troszkę to zaokrąglimy. O! Może tak będzie troszeczkę lepiej. No i lecimy. I tutaj świnki mamy. I tak jak już wspomniałem, świnki oczywiście chcę zamknąć ten obiekt produkcji. I mamy stodołę. Jest jakaś sobie stodoła. Z tyłu też przejazd zrobiłem, że w razie gdzieś tam większymi maszynami, żeby można było w koło objechać, aczkolwiek już jak będzie, no nie, jak będą wielkie klamoty jakieś,
Oj, tu trochę trawy powychodziło, trochę krzaków tu powychodziło. No ale ja tam na szczegóły nie patrzę, ja jestem zadowolony, a ty pisz śmiało w komentarzu, jak oceniasz tą budowę, jak oceniasz moją pierwszą gospodarkę. Oczywiście będziemy tą gospodarkę rozwijać, rozbudowywać, a ja wracam do sklepu, a właśnie do sklepu jakbym chciał wrócić, to przyczepkę musiałbym zostawić. No, to by się przydało, bo przyczepki... czy ja potrzebuję? A może niech zostanie. Może potrzebuję. W sumie ziaren będę musiał dowieźć. Chyba z tego, co się orientuję, to na pewno ziarenek będzie trzeba dowieźć, bo ziarenek mamy... No, 963 litry, a tu pojemności to ja nie wiem, ile ten magazyn ma. Wody, ziarna, nawozu, obornika wchodzi tutaj co niemiara. A właśnie, i warsztat. Warsztat również jest otwierany, niczym w lodówce, światło się zaświeca, ciągnik fajnie się tu mieści, już sprawdzałem. No i tutaj do warsztatu podjazd, jak nie z jednej, to z drugiej, jak się nie z tej połamiemy, to z tamtej. No i kwiecień już mamy, więc na łąki wyruszamy. Ja z domu się wynurzyłem i do pracy wyruszyłem. Tak jest, do pracy wyruszamy. Porsche zamienię na gorsze, niech tu zostanie. Później będę miał na ciebie plan, ale najpierw do sklepu skoczymy. Tak, może przez tableta. Promocja wyskoczyła. Przed spaniem wyskoczyło mi Landini i bardzo się zastanawiałem, czy tego ciągnika przypadkiem nie chciałem, ale wyskoczyło jeszcze Iseki. Chciałem Landini na 100 koni transferować, ponieważ no muszę z pieniędzmi troszkę uważać. Naprawdę zostało mniej niż myślałem po tym całym budowaniu. Dlatego Iseki. Iseki wleci na nasz warsztat. Póki co myślę, że szybko wymienimy go. Także Iseki się nie zastanawiam i kupuję. Do tego wleciały wały. Wały i chwastowniki zwiększają plony z twoich łąk. No fajnie, tylko czy ja tymi wałami będę pracował? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Nie wiem, jak to działa, jeszcze tym nie pracowałem, dlatego ja to również zakupuję. No i do sklepu się steleportuję. Do sklepu się steleportuję. Tak jest. I w sklepie jeszcze zakupów dokonać chciałem. Te wały na razie tutaj zostaną, ale i seki mogłoby polecieć z przyczepą. Także dzień dobry, miłej pani. Katalogi ja poproszę, ja chcę wydać u was grosze. 40 niecałe 9 tysięcy na koncie i teraz ukaże się kolejna modyfikacja, jaką dodałem. Modyfikacja na przyczepy Autoload. Oryginalne przyczepy, oryginalne tak jak z gry, tylko z opcją autoloadu. I Velgera ja kupuję z autoloadem, z tego względu, że tych belek sporo mamy, palet i tak dalej. Ja się w tym nie czuję, ja tego nie propsuję, tylko że założymy jej burty, a ściągniemy plandekę. 11,5 tysiąca za taką przyczepę oczywiście kupujemy, ja ją tutaj potrzebuję i już właśnie z nią startuję. Co my jeszcze tutaj mamy? Ojeny, teraz wszystko na Lucyfer się robi. Rejestracji nie zmieniłem. Kurde, teraz wszędzie Lucyferek będzie. Nie, no tak być nie może. Tak być nie może. W sumie tego i owego. No dobra, na razie zostawiam. Czekam na wasze komentarze. Wszyscy ci, co będą komentowali, to ja te rejestracje będę odpowiednio zmieniał. No i Seki z tą przyczepką całkiem ciekawy zestawik tutaj tworzy. Ale my podjeżdżamy, bo możemy tutaj również zakupić towary. I możemy zakupić chociażby takie rzeczy jak obornik. Kaj on jest.
Obor... Nie, to kamienie. Kamienie też można kupić. Obornik. Obornik kupujemy. Przyczepę do pełna ładujemy. Ja mam włączoną opcję, bo już to też sprawdzałem i potwierdzałem. Mam włączoną opcję wypełnienia. Ile za to zapłaciłem? 650 euro. Łoje, panie. Mam włączoną opcję z tą przyczepą. Gdzie ona była teraz? Brudzenie, hamowanie. O, limit wypełnienia przyczepy włączony. Także, no, jeżeli będą ciężkie towary, to przyczepa niekoniecznie będzie pełna. Do środeczka zasiadamy i seki. No, czymś takim jeszcze w farmingu nie jeździłem, więc miło, że coś takiego na promocji wpadło. No, najwyżej, w najgorszym wypadku sezon 2 i wymieniam go ja. Wtedy też z czymś nowym polecimy. Ja od razu po drodze sobie sprawdzę oczywiście wysypywanie na lewą burtę. Na lewą burtę wysypujemy, no bo do szklarni jedziemy. Czas uruchomić nasze szklarnie. Liczę na to, że te szklarnie, nie tyle szklarnie, co ogródki, liczę na to, że te ogródki dadzą mi odpowiednią ilość towaru, że będą tutaj odpowiednio produkować, chociaż akurat obornik to jest dodatek, który niekoniecznie... A kto tu furtki zostawił otwarte? Ja się zapytowywuję. Kto tu furty zostawił otwarte? Najgorzej, że nam wody póki co brakuje. Dlatego też po wodę też polecimy. I do wody sobie przyczepkę kupimy. Aczkolwiek jak się wysypuje, to ja w tym momencie do tabletu wskakuję. I oczywiście przyczepę do wody również kupuję. Zwierzęta. Tym razem zwierzęta. No i przyczepka Abi. Przyczepka Abi. Pierwsze myślałem tą tutaj małą za 3000, ale ona ma 2000 litrów wody. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało. Wolę jednak troszkę większą. Myślę, że będzie dobrze się komponowała w moich... Aha, czyli wielkiego, zbyt wielkiego wyboru nie mamy. A to jest kolor fel. To dobra, dla odmiany. Niech będą czarne. I tak za to nic nie płacimy. Więc taką przyczepkę sobie kupimy. I znowu Lucyfer wjeżdża. No ale tak jak wspomniałem, piszcie śmiało w komentarzach, co tam u was ciekawego słychować. Udzielajcie się w komentarzach, a i tutaj na tablice rejestracyjne. Traficie i Lucyfera podmienicie. Lucyfer zostanie na jednej tylko z maszyn, aczkolwiek on się tak intensywnie udziela i tyle komentarzy mi wypisuje, że na pewno tutaj, kurde, na więcej maszyn zasługuje. Teraz tą przyczepę odstawić gdzieś chciałem. Może od razu sobie ją wywieziemy do naszej nowej szopki. Tam sobie w tej szopce zaparkujemy, tam ją gdzieś postawimy póki co. Okej, w te nie, raczej w te drugie wjedziemy. Te chociażby tutaj na środeczku. Mieści się? O, się nie zmieściłem. Łopanie. Coś za ostro wydałem, że wjechać. Rady, nie dałem. Ciskaj się. No, funkielnówka nieśmigana, już porysowana. Dobra, stój. Tutaj stój. A my do sklepu wracamy. Łe, czekaj, garaż zamykamy. Front drogi. Niczym lodówka. Światło gaśnie. No więc na sklepie byłem, beczkę sobie zaczepiłem. Teraz po wodę podjeżdżamy i do naszych ogródków dostarczamy. Jak widać, też całkiem przyjemny zestawik. Tutaj do kranu możemy podjechać, węże rozwinąć i zatankować. Woda ze studni głębinowej jest ściągana, więc nic za to nie płacimy. W sumie tak teraz patrzę, że będę musiał tutaj sobie przemalować tego terenu jeszcze. Może od razu to zrobię. Ku pamięci. Kształtowanie, malowanie.
Troszkę powiększanie. No, coś takiego. Żeby faktycznie po tej trawie tu nie jeżdżać. Troszkę tu dodamy mokrego, że tutaj wodę mamy. Myślę, że coś takiego podziałamy. Tutaj trochę trawy. O, myślę, że będzie spoko. Dobra, więc beczka zatankowana, ponad 6000 litrów, więc jest spoko. Aha, jedno, co najważniejsze, zapomniałem. To zaraz to zrobimy. Z zewnątrz, kurde, ze środka fajnie się wjeżdżało. Z zewnątrz już troszkę nie mało. Dobra, wytankuj tą wodę, a ja w tym czasie pójdę sobie w ustawienia. I tutaj oczywiście ustawimy sobie, bo wodę, zmień tryb na dystrybucję, ziarna, dystrybucja i obornik, dystrybucja. Ojeny, on wodę wytankował, ale do ogrodu prosto. No to jeszcze po jedną beczkę wrócimy i za chwilę ogrody na produkcję ustawimy. They keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel it. No i dobrze, już to mamy. Tu niestety właśnie łapie i jedno i drugie, więc trzeba tutaj uważać. Trochę za blisko to postawiłem, ale tak sobie wymyśliłem. Więc teraz do ogrodu wbijamy i sobie produkcję poustawiamy. Jaką produkcję chciałbym tutaj uruchomić? Chciałbym uruchomić produkcję ziemniaka. Myślę, że na początek wszystkie trzy ziemniaki to będzie spoko. Będzie spoko to działało. A później ewentualnie w późniejszym etapie przestawimy na... Proszę bardzo, jakie piękne ziemniaczki. Dobra, furtki zamykamy. Później przestawię po prostu pod świnki, na kukurydzę również. Chociaż w sumie co mi tam? Przecież to się wszystko sprzeda. Tutaj słoneczniki chciałem, więc je właśnie powłączałem. O, słoneczniki uschnięte. Niestety jeszcze nie mamy w magazynie towaru. To dopiero się za chwilę zdystrybuuje. No i tutaj kukurydzę. I co jest fajne w tych ogrodach, to jeżeli chodzi, nie wiem, czy już to wspomniałem, bo kurde, tyle tego nagrywam, cięć robię i tak dalej. Te palety trzy podstawowe, pomidor, sałata, truskawka, ważą normalnie i podnieść ich nie można. O, już widać, dystrybucja zadziałała, obornik, ziarno i wodę nam tutaj podała. Także fajnie, już to działa. Tutaj kukurydzę chciałem ustawić. Czekaj. Tą kukurydzę z ziarnem i z obornikiem. No, to tam muszę zmienić. Teraz tak spojrzałem. Dawaj te słoneczniki. Kurde, fikimiki by było. By było fikimiki. Dawaj słoneczniki. Słonecznik, ziarno, obornik. Włącz. A ten słonecznik wyłącz. Słonecznik, ziarna i obornik. No i czemu zniknęły? Nie wiem. Dobra, może za chwilę to się naprawi. I tu też coś sknociłem. Tutaj też coś wnuciłem, nie ziemniaki, tylko ziemniaki, ziarna, obornik. Włącz. O, fajnie, że są uschnięte, fajnie. Ziemniaki, wyłącz. No i też zniknęły. Kurde, mam nadzieję, że tu nic nie popsułem i że za chwilę mi się to ponaprawia. Bo jak nie, no to będzie hała. Dobra, no to dalej, polecimy i za chwilę z jakąś pracą wrócimy. No i co się tutaj działo, łąki się powykaszało, właśnie do sklepu zmierzamy i kolejnych zakupów
dokonamy. A więc do sklepu już czas na nas. Co ja kupić tutaj chciałem? A mianowicie za Zetorem się rozglądałem. Zetorka zakupić właśnie chciałem jako trzecią moją maszynę. Przepraszam, najmocniej Zetora sobie za 9,5 tysiąca kupujemy, a do tego jedną maszynę wynajmiemy, a mianowicie zgrabiarkę, bo jak już wspomniałem, łąki sobie powykaszałem i do Zetorka myślę, że kuna zgrabiarka prawie 5-metrowa będzie całkiem morowa, więc taką zgrabiarkę również sobie wypożyczymy. No i się nie da ukryć, że na promocję liczymy, że ta zgrabiarka po wypożyczeniu na promocję do nas trafi i na promocji wtedy sobie ją zakupimy. Jeżeli chodzi o wykaszanie, no to nie miałem nagrywania w planie, bo tych prac już dosyć sporo było, jakby nie było, co roku się to powtórzyło. Tym razem mamy zakupiony też jakieś tam... nie, nie rób mi tego. O, jedzie. Maszyna obniżona, więc jedzie. Podniesionej nie da rady, nie da rady tej maszyny podnieść. Niestety, Zetorek jest za słaby, aczkolwiek koni mu nie brakuje. No zobaczymy, jak on w tym temacie się poczuje. Dość ciekawie to wygląda, dość ciekawie. No co, no taką obniżoną ciągać możemy, raczej wideo nie pomniemy. Zresztą pożyczona była, to się tu nie przejąłem. Dobra, do tematu powrócimy, troszkę sobie pozgrabiamy. Naprawiłem w końcu ogrody, już wyskoczyły słoneczniki i ziemniaki, no bo wyłączyłem, godzinę przeleciała, gdzieś tam godzina, ponad godzina przeleciała, no i ogrody się naprawiły. Jak widać tam słoneczniki króciutkie, w pierwszym ogrodzie ziemniaczki również się nadają, także jest miło. Na zewnątrz wyskoczymy, tą zgrabiarkę rozłożymy, no i zobaczmy. O, myślałem, że trochę więcej będzie tej animacji. No ale dobra, niech i tak będzie, niech i tak będzie. Ja się muszę tylko obrócić. Arcina, co ty tu robisz? A właśnie, wymyślcie proszę w komentarzach jakieś imię dla naszego tutaj psiączka. Ktoś tu może... I co? Ale łopuść żeż to. O, czy ten Zetor podoła? Dziwne będzie to zadanie. No, powinien, bo ta zgrabiarka tyle koni nie potrzebuje. Ej, nie to. O! No, i lecimy. Zgrabiamy. Poko z jedną, poko z drugą. Myślę, że spokojnie poradzimy. Pokosy wielkie nie będą. Zgrabiania ten, więc zgrabiarka jakoś powinna też ogarnąć. Już nie zamierzam raczej jeżdżać 3 na godzinę, tak jak to ostatnio miejsce miało. Raczej wolę zrobić to 2 razy. A druga sprawa tego tematu jest taka, że bo się znowu zawiesiłem. Drugi temat jest taki, że kasy potrzebuję, nie? Kasy potrzebuję, no bo kasę inwestuję. Liczę na ogrody, że w międzyczasie też coś tutaj plonów dadzą i coś tutaj kasy też poradzą, z kasą też poradzą, no bo na cenę patrzył nie będę i po prostu sprzedam to, co być, to, co do sprzedania będzie. Gdzieś tam z 2-3 miesiące poczekamy i wtedy sobie... Aj, znowu, kurde, odruchowo. Normalnie. Znowu odruchowo.
podnoszę tę zgrabiarkę. Dobra, no to lecimy. Najpierw w koło obgrabimy, a potem jakieś rządki porobimy. Także na przyspieszeniu myślę, że zobaczymy. Nowa praca, nowa maszyna, jakby nie było, Zetor spisuje się całkiem spoko, choć zamiast podnosić muszę ją wyłączać, ale tu radę daję, myślę, że radę daję. Wy oceniajcie, jak ten zestaw tutaj się prezentuje, no bo ja ten zestaw propsuję, nie? A Zetora zakupiłem, bo Zetora mieć chciałem. Porsche, Zetor. No, pięknie, pięknie na gospodarstwie zaczyna się robić. Myślę, że te dwie maszyny też ogarną. Ja zresztą już próbowałem, już sobie sprawdzałem. I Zetora do przyczepy tej większej podpinałem. Myślę, że też całkiem spoko wyglądają. Tym bardziej, że Zetorek daje radę. Daje radę, nie traci. Może troszkę wolniej się rozpędza, ale jakoś za specjalnie na mocy nie traci. Dobra, teraz tak, tutaj sobie w tą stronę zarzucimy. Aha, kurde, znowu zapomniałem. No, odruchowo, działa to, nie da się ukryć, odruchowo. Takie podnoszenie. Aha, bo ty przecież po co ty mnie tutaj działasz? O! I od razu lepiej to wygląda. No, prawie 5 metrów, 4,7 metra robi robotę, nie? Robi robotę, nie ma to tamto. Trzeba tylko jeszcze odpowiednio w miarę ciasno tutaj zgrabiać, żeby potem prasą nie było problemów do zbierania. No bo nie będzie wtedy za wesoło. No, dasz radę zaciągnąć? Dasz radę? Dawaj. Dawaj, nie przestawaj. Zrobimy tutaj na poprzeczniaku jakiego pokosika. I wtedy będziemy lecieć po długości. Szkoda, że no GPS-a mi tu brakuje, nie? Bo GPS-em to na pewno byłoby miło. Aha, dobra, teraz możemy ją wyłączyć. Możemy z nią zawinąć. Także ja wam tutaj wrzucę małe przyspieszenie. Życzę miłego oglądania. I co? Zapraszam na kolejne zadania. Myślę, że Zetor daje radę. A wypiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak wy to oceniacie, czy ta zgrabiarka jest za duża, za mała. Mi się wydaje, że na spokojnie tutaj takie pole ogarniemy. Oczywiście teraz wyjątkowo 4 pola mamy, ale już niebawem zbożem je obsiewamy, także łąka jedna nam zostanie. I w dzień jeden ogarnianie. Yeah.
I niestety więcej prac już dziś nie zobaczymy. Program do renderingu wrzuciłem, prawie 50 minut zobaczyłem. Naprawdę na tej serii bardzo fajnie idzie nagrywanie. Bardzo długie materiały potrafią się stworzyć. Więc ja w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. I cóż, tak się dzieje, kiedy Pattinson szaleje. Obiecałem cały sezon w jednym odcineczku, obiecałem i obietnicy nie dokonałem. Tyle prac, co na początku mamy, tyle oczywiście przedstawiamy. A ja się cieszę, że tak fajnie idzie nagrywanie. Mam nadzieję, że i Tobie bardzo miło idzie oglądanie. Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.